Nowy obiekt, nowy chociaż on już istniał, ale totalnie rozbudowany, zmieniona, zmieniona szata zewnętrzna. Mowa o Urzędzie Gminy w Konstantynowie. Otwarcie nowego obiektu połączone zostało z 50-leciem gminy. Mało tego, w obiekcie znajdują się miejsca, pomieszczenia, które do tej pory były mocno potrzebne, a w tym momencie wyglądają totalnie jak z innej bajki. Tak, Główny cel inwestycji to przede wszystkim stworzenie nowej sali konferencyjnej, która jest dostosowana do, do obecnych wymagań, przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, z przepisami przeciwpożarowymi. A co najważniejsze, od pewnego okresu wszystkie sesje, które są odbywane w salach konferencyjnych, są, są nagrywane, a Poprzednia sala nie stwarzała dobrych warunków, żeby można było tą transmisję z obrad Rady Gminy przeprowadzać. W 2018 roku zdecydowaliśmy, że trzeba podjąć jakieś działania związane ze stworzeniem nowej sali konferencyjnej, która, która będzie naprawdę taką nowoczesną, dobrą salą do prac nie tylko Rady Gminy, ale i innych organów. Przygotowaliśmy projekt techniczny i w 2019 roku przeprowadziliśmy pierwsze postępowanie przetargowe na, na wyłonienie wykonawcy. Niestety kwota, która była zaoferowana, przekraczała możliwości gminy. Rada gminy nie wyraziła zgody na, na dołożenie niespełna 300 tysięcy do inwestycji, że można było w tamtym czasie tą inwestycję zrealizować, więc postanowiliśmy zetapować te prace. Te prace odbywały się jak gdyby w trzech etapach. Pierwsza Pierwszy etap to były prace związane z dostosowaniem istniejącego obiektu, w którym funkcjonuje urząd od 1985 roku do, do wymagań głównie przeciwpożarowych. Poprawiono komunikację, zamontowano wentylację, zamontowano klimatyzację, przerobiono część instalacji no i oczywiście dostosowano pomieszczenia też do takich zasad bezpieczeństwa no i przede wszystkim poprawiono estetykę tych pomieszczeń. Drugi etap to był stan surowy, otwarty. Dobudowywanej części urzędu, w której to znajduje się sala konferencyjna i cały ciąg komunikacyjny związany z dostępem do tej sali. Stan surowy został zrealizowany, no a kolejny etap to były prace już wykończeniowe, które dały ostateczny efekt w postaci pięknej sali konferencyjnej, w której się znajdujemy. Sala licząca 135 m2 z pełnym zapleczem sanitarnym, z taką mini kuchnią, z szatnią, ze wspaniałą komunikacją. I myślę, że, że ona spełnia teraz wymagania. Będę tu chyba nieskromny, ale uważam, że jest to jedna, jedna z ładniejszych sal w okolicy. I myślę, że 50-lecie, które się odbyło i było poświęcenie tej sali, zrobiło takie wrażenie na, na osobach uczestniczących. Którzy I padło wielokrotnie takie stwierdzenie, numer jeden w okolicy. I tak się też z tego cieszę. Nie zależało mi na, na miejscu na podium, ale zależało na tym, żeby stworzyć taką naprawdę... Z prawdziwego zdarzenia, stworzyć z prawdziwego zdarzenia miejsce, gdzie się możemy spotkać, swobodnie popracować, pokazać to, co się dzieje podczas obrad, bo, bo pełna infrastruktura związana z wyposażeniem takiej sali, znajduje się w tej sali. Także myślę, że, że praca będzie tutaj tylko przyjemnością i na pewno wiele nowych, ciekawych pomysłów w tej sali jeszcze się zrodzi. To podsumujmy, kto wykonał te prace i ile, ile, ile one. Całości kosztowały. Prace były realizowane przez dwie firmy. Pierwszy etap stan surowy otwarty oraz te prace remontowe w urzędzie w części wykonała firma PNB Paweł Niczyporu z Białej Podlaskiej, a dwa kolejne etapy wykonała firma Budekspol Damian Lewczyk, również z Białej Podlaskiej. No zawsze liczy się ten efekt końcowy i te wszystkie prace wykończeniowe, elewacje to były po stronie firmy Budekspol i cieszę się, bo, bo naprawdę Zostały wykonane na dość dobrym poziomie. No nie ukrywam, te prace były wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie i mojego gabinetu, i w sąsiedztwie wielu osób, które odpowiadały za inwestycje kierownika Edwarda Kamińskiego. Także tutaj każdy szczegół został dopilnowany. Nie pozwoliliśmy sobie na jakąkolwiek fuszerkę. Zresztą nie mogę powiedzieć, że firma takowe wykonuje, ale, ale było to pod odpowiednią kontrolą, nadzorem i efekt taki mamy, jaki widzimy. Koszt? Środki na ten cel były przeznaczone w wysokości 2,5 miliona złotych. To są koszty, które ponieśliśmy na, na dostosowanie starego urzędu i do budowę tej części, której się znajdujemy, w ramach tej kwoty otrzymaliśmy dofinansowanie z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 200 tys zł na wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy, czy łazienki dla osób niepełnosprawnych. W ramach tych środków dokonaliśmy pełnego oznakowania urzędu dla osób niepełnosprawnych. Osoby niedowidzące wchodząc do urzędu mają oznakowane przejścia, mają tablice tyflograficzne, gdzie mogą po prostu zapoznać się do którego gabinetu trafić, a oprócz tego każdy gabinet, każdy pokój ma tabliczkę w języku Braille'a, żeby osoba niedowidząca mogła przy klamce sobie odczytać jakie, jakie, do jakiego pomieszczenia trafia. Oprócz tego mamy takie urządzenia nagłaśniające w razie jakichś tam problemów z wydostaniem się z łazienki czy innych historie. Także, także tych udogodnień z Związanych z dla osób z niepełnosprawnością jest bardzo dużo. No i otrzymaliśmy też środki z programu inwestycji strategicznych na te roboty ostatnie, wykończeniowe, czyli termomodelizację, tą piękną elewację i tutaj też środki w wysokości niespełna pół miliona. Także zewnętrzne środki to jest kwota ponad 700 tysięcy, kwota z budżetu gminy to jest milion osiemset, rozłożona na trzy lata, także nie było to jakieś takie jednorazowe obciążenie. Myślę, że warto, to było, bo mam nadzieję, że pozostawiamy po sobie piękną pamiątkę. No właśnie, do tej elewacji na chwilę wrócę, bo pojawił się w końcu w Konstantynowie obiekt przeszklony z dużą ilością szkła, który rzeczywiście stał się. Tutaj punktem rozpoznawalnym i chyba indywidualnym, wyjątkowym na terenie gminy Konstantynów. Tak, bo to jest pierwszy tego typu obiekt z tą taką też piękną elewacją, taką nietypową, bo w zasadzie na terenie gminy takiej elewacji nie posiadamy. No też duża ilość, tak jak pan zauważył, szkła, no ale, ale to też przyciąga wzrok, takie, daje taki aspekt estetyki. No i, i myślę, że, że Opierając się na opiniach, które do nas docierają, jest to wszystko odbierane bardzo pozytywnie. Nie mieliśmy negatywnych opinii. Tam ktoś kiedyś zapytał, za jakie pieniądze to robimy, ale zawsze jest jakaś form wyjaśnienia, że robimy to za Polski Złotych, za PLN, więc, więc tutaj nic złego się nie dzieje, nie, nie, nie naruszyliśmy budżetu, ale stworzyliśmy coś, co, co naprawdę będzie, będzie służyło przede wszystkim naszym mieszkańcom.